Dziś najciekawsze wydarzenia nadchodzą z kierunku Pokrowska. Tutaj zbliżająca się pora deszczowa grozi zamienieniem ukraińskich pól w nieprzejezdne błoto, zmuszając Rosjan do rozpoczęcia pospiesznych ataków, zanim skończy im się czas. Ukraińcy wykorzystali te pospieszne ataki, aby zadać ciężkie straty siłom rosyjskim i kupić sobie wystarczająco dużo czasu na ufortyfikowanie swojej głównej twierdzy. Głównym celem Rosjan na tym kierunku nadal jest dotarcie i zdobycie strategicznie ważnego miasta Pokrowsk, ponieważ funkcjonuje on jako kluczowy węzeł logistyczny dla sił ukraińskich w Doniecku. Zanim jest jednak Rosjanie, rozpoczną operację szturmową, muszą pokonać ostatnie miasto na linii obrony Selydowo-Nowochrodivka-Chrodivka, aby chronić swoje flanki przed ukraińskimi kontratakami. Początkowy rosyjski plan zakładał zdobycie Selydowe w szybkim ataku frontalnym, ale rosyjska operacja szturmowa szybko załamała się pod naporem ciągłych ukraińskich kontrataków. Ponieważ Ukraińcy przerzucili dodatkowe posiłki w kierunku obszaru Selydowe, Rosjanie nie mogli przełamać Selydowe w bezpośrednim ataku i musieli zmienić taktykę. Nowa rosyjska taktyka zakładała atak na Selydowe od północy i otwarci nowej osi natarcia z nowochrodziwki. Niestety dla Rosjan, Ukraińcy kontratakowali rosyjski manewr oskrzydlający, przeprowadzając samotne loty czołgów, które podjeżdżały do rosyjskich grup szturmowych poruszających się przez linię drzew i atakowały je pociskami odłamkowo burzącymi. Oryginalny, nieocenzurowany materiał z walki można znaleźć na naszym kanale Telegram poprzez link w opisie. Co więcej, podczas gdy Rosjanie początkowo twierdzili, że kontrolują wioskę Maryniwka, geolokalizowane nagrania szybko dowiodły, że jest inaczej, wskazując, że ukraińskie pozycje w osadzie trzymają się mocno przed. Rosyjskimi atakami, podważając całą rosyjską operację oskrzydlającą u jej podstawy. Należy zauważyć, że do końca października jesienna pora deszczowa zamieni wszystkie pola we wschodniej Ukrainie w błoto, praktycznie uniemożliwiając szybkie manewry, zmechanizowane. Oznacza to, że Rosjanom kończy się czas na dotarcie i zajęcie seledowe przed kontynuowaniem działań w kierunku pokrowska. Rozumiejąc to staje się jasne, dlaczego Rosjanie kontynuowali wielokrotne ataki na Maryniwkę, aby jak najszybciej zakończyć operację oskrzydlającą od północy. Ukraińscy żołnierze operujący w Maryniwce donosili że Rosjanie przeprowadzili jednoczesne ataki ze wszystkich trzech stron, co utrudniło ich odparcie, ponieważ Ukraińcy nie mogli skoncentrować ognia. Mimo to Rosjanie ponieśli ciężkie straty, ponieważ spieszyli się z dużymi grupami piechoty przez otwarte drogi w kierunku osady. Ukraińcy udostępnili geolokalizowany materiał filmowy przedstawiający prawie 50 martwych rosyjskich ciał na jednej drodze, której Rosjanie nie używali do ataków a jedynie do gromadzenia swoich sił w ramach przygotowań do ataku, pokazując skutki taktyki fal mięsa. Ostatecznie fale mięsa pozwoliły Rosjanom zaatakować Ukraińców. Ze wszystkich stron, a Ukraińcy zdecydowali się wycofać swoje siły z worka. Niemniej jednak siły ukraińskie zdołały zadać Rosjanom ciężkie straty i opóźniły rosyjską operację o o prawie dwa tygodnie. Dało to obrońcom Seldowę cenny czas na ufortyfikowanie miasta i zorganizowanie pozycji obronnych przed nowym zagrożeniem. Wiedząc, że mają jeszcze tylko kilka tygodni do nadejścia sezonu błotnego, rosyjscy dowódcy zarządzili bezpośrednie i wielokrotne ataki na północną flankę Seldowę. Czynnikiem ograniczającym postępy był fakt, że Rosjanie mogli posuwać się naprzód tylko na szarach, z których wycofali się Ukraińcy, więc gdy tylko Rosjanie zbliżyli się do krawędzi miasta, zostali zatrzymani przez zaciekły opór. Co więcej, jedną z najważniejszych twierdz osłaniających Seledowy jest Chauda na północy. Hałda ta jest największa w okolicy, ma powierzchnię ponad 1 kilometra kwadratowego i wznosi się ponad 50 metrów nad okolicą. Ukraińcy wykorzystali wyniesione pozycje na szczycie chałdy, aby wywierać dużą kontrolę ognia z dronów nad północnymi podejściami do miasta, celując w rosyjskie ataki. Geolokalizowany materiał filmowy ilustruje częstotliwość tych ataków, ponieważ Widzimy, jak jeden rosyjski transporter opancerzony wycofuje się po nieudanym ataku, podczas gdy dwa inne już jadą do następnego ataku. Materiał filmowy pokazuje również, że w pośpiechu dwa rosyjskie pojazdy opancerzone zderzają się ze sobą czołowo, unieruchamiając oba pojazdy. Ukraińscy operatorzy dronów kontynuują następnie pokazywanie, jak zniszczyli wszystkie trzy rosyjskie transportery opancerzone BTR-82A, które są stosunkowo rzadkim znaleziskiem, ponieważ setki z nich zostały już zniszczone w przeszłości. Oryginalny materiał filmowy z tych szalonych rosyjskich operacji również można znaleźć na Naszym kanale Telegram. Ogólnie rzecz biorąc mimo, że Rosjanie zbliżają się teraz do selydowe, Ukraińcy mieli tygodnie na przygotowanie pozycji obronnych i utrzymanie silnej kontroli nad wszystkimi ważnymi strukturami obronnymi w mieście. Rosjanie mają również ograniczony czas na osiągnięcie swoich celów operacyjnych, takich jak zdobycie selydowe i przejście do Pokrowska, ponieważ sezonowe deszcze pogorszą ich zdolności do przeprowadzenia szybkich ataków zmechanizowanych. Pośpieszny charakter rosyjskich szturmów już doprowadził do wielu błędów i wysokich strat rosyjskich grup szturmowych, które nie mają czasu na dokładne zaplanowanie. Swoich jego podejścia. Sezon błotny również poważnie osłabi rosyjską logistykę, ponieważ mają tylko kilka otwardzonych dróg do zaopatrzenia całego worka. Tymczasem Ukraińcy utrzymują solidną sieć logistyczną prowadzącą do Selydowe, co daje im znaczącą przewagę operacyjną i pozwala na stawienie silnego oporu. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.